Cześć, witam na kanale Tyber. Gramy dzisiaj w Star Wars Jedi Upadły Zakon. Kontynuujemy naszą przygodę na planecie Zafo. Ostatnio się dostaliśmy. Tutaj w to miejsce, tutaj medytowałem. Nie wiedziałem gdzie iść, teraz widzę, że tutaj jest przejście. Jesteś bezpieczny! Dobra, widzę, że jest działka. Nie wstawaj! Dobra, będzie musiał do mnie podejść, bo ja nie zamierzam do niego podejść. Ej, BD-1! Po prostu się poddaj! Dobra, zabity. Skanujmy go. Dzięki za pomoc. Ciężko się powiedz. Dobra, ale interesuje mnie właśnie, co tam się znajduje. Tutaj tędy nie mogę przejść, tam jest jaskinia. Jest tunel. Przejdźmy teraz w tą stroną. Zobaczmy, czy tam były te nasiona, których on potrzebuje, czy nie. Bo wiem, że na każdej planecie powinny być nasiona jakieś. Tutaj nic nie ma. Ale dobra. Idziemy dalej. Nie wyjdziesz stąd żywy, Jedi. Obserwuję cię. Dobra, zabity. Jest skrzyneczka jakaś. No ale nie mogę z niej korzystać jeszcze. Ciekawe, kiedy urosną. Przynajmniej nasiona zdobyłem. W międzyczasie tutaj powinienem iść, według tego co patrzę na mapie, więc się cofnijmy, pójdziemy troszeczkę inaczej. Bo jestem bardzo ciekaw, co się skryje za tamtym wiatrakiem. Jestem ciekaw, co się kryje za tamtym wiatrakiem. Kurde, widzę, że nie mogę skoczyć. Właśnie wiatrak jest pod nami i właśnie chce się do niego dostać. Szkielet jakiś jest. Miriana, zaopiekuj się z jedną. Martwi mieszkaniec wioski. No dobra, ale... Nie zauważyłem, że mam cień za sobą. W postaci szczura. Jeśli nas
Jedi! Nie! Nie mogę go trafić! Atakuję wroga! Piotrek, i tam jeszcze jest tunel na wprost. Też będę musiał do niego iść. Ej! Mam nadzieję, że jesteś gotowy. To jest zabity? Teraz pójdziemy do tego tunelu, w którym jeszcze nie byłem. Tak to mi zaliczyło? Chyba tak. Sir, z bazy Imperium odlatuje transportowiec. Przyjęłam. Chcą przenieść artefakty Zefo na Coruscant. Czy to znaczy? Że Imperator interesuje się Zefo? Może. Został ranny, ale załatwił szturmowca. Nie wiem, co z tymi łączami jest. Może później będę miał to odblokowane. Teraz mogę już spokojnie iść i wykonywać normalnie tego questa. Gdzie biec tutaj do niego? Jedi! Nie przestanę! Ty mnie nie wy... A już? To tyle jest tutaj? Widzę cię! Dobra, zbójty. I lecimy tam z niego, tutaj już byłam, tak? Tak, tutaj się mogę dostać. Nasina zdobyłem wcześniej. Tam bym chciał iść, ale w międzyczasie zobaczmy, czy jest tu jakaś skrzynka. No, ładne widoki są. Jest skrzynka. A, no dobrze. Co to? Miałby dwa. Dobrze. Ale nie widzę w każdym bądź razie żadnego stołu od dłuższego czasu. Skrzynkę widzę przez okno. Tamtędy to chyba jechałem. Może to jest inne lodowisko jeszcze. Dobrze, na przyszłość będę miał skrót tutaj do tego zrobiony. Widzę cię!
tam na dole. O! Dzięki. Mógłbyś pomóc? Tam nie mam wejścia w ogóle, tędy zjeżdżałem wcześniej. Ale dobra. Robocik mi troszkę świeci, ale nie za bardzo. Wiatry uniemożliwiają korzystanie z większości urządzeń wydobywczych. Coraz więcej żołnierzy pada ofiarą tutejszej fauny. Nie zdołamy zrealizować do naszego celu. Zalecam zaprzestanie pracy i pozostawienie jednego posterunku, aby powstrzymać szawrowników przed kradzieżą naszej technologii. Projekt Świder. Zgodnie z wolą imperatora... dobra, to już czytał. Czytał szturmowiec. Jest. Yes. Dobra, muszę być wycelować. Tutaj będzie sporo prób w takim razie. Dobra, udało się. Kurde. Nie wiem, czy sprawdzę jeszcze po co, ale... A i tak z tego nie przeskoczę. Co to widziła? Powinienem opatrzyć rany.
Al, Imperium odkryło twoją pozycję. Musisz się zbierać. Dobra, dzięki. Pomedytujmy troszeczkę. To mnie zastanawia troszeczkę inna rzecz. Nie żyje. Brać go! Nigdy nie przełamie jego obrony. Nie stać tak! Nie boję się ciebie! Będzie więcej! Źle to wygląda. BB-1, z tym! Wycofuję się. Myślałem, że i tak gorzej pójdzie, ale... Idzie nawet dobrze. W oddziale. Cofnij! Jest bój! Wiele nie dać się zabić. Celuję! Za bardzo się przestraszył! Dobij go! Pilnować ciała, powiadomię dowództwo. Kurwa. Znalazłeś coś, BD-1? Myśliwym. Malowaniem modliszki? Dobra, to zobaczmy. A dobra, pomalujmy ją. Fajnie wygląda nawet. Nie. No i teraz najtrudniejsza rzecz, czyli...
Dobra. Już odkryłem kolejną rzecz. W zakrętach trzeba podskakiwać. Z tym szybko. Niezła pomoc. Coś znalazłem. Co wiedzą? Ani słowa o Kordowie. Imperium chyba nie wie, że tutaj był. A więc mamy przewagę. Na razie. No na razie jest przewaga. To będę mógł w sumie jeszcze biec w tamtą stronę. Kurczę, ale mam... Co tu jest? To strata czasu. W co pogrywa Crane? Nie wierzę, że jest tu coś przydatnego. Mocy wątpliwa wartość. Imperialny pojemnik wykorzystywany do transportowania licznych artefaktów znalezionych w trakcie realizacji projektu Świder. Robotnicy poddawali wątpliwość wartość części odkrytych przedmiotów. Pomożesz? Ostatni Steam mi został. Dużo lepiej. Już nie mam Steam. Czy był tu jakiś szczur chyba? Jest. Ciekawe. Jesteśmy na tropie. Tam będę musiał iść na prawo chyba zaraz. Nie mogę tędy przejść. Kurczę, przydałoby się pchnięcie mocy. Przed nami burza. Tak potężna, że wyłączyła sprzęt Imperium. Czuję, jak coś mnie przyciąga. Coś kryjącego się za burzą. Idź za tym. Niech moc wyostrzy twój instynkt. Medytujemy, tam jest chyba miejsce, do którego musimy iść. Odpocznijmy. Postaram się. Dobra.
Dobra, jakieś dziwne miejsce. A, stąd przyszedłem, tak? To będę musiał gdzieś skoczyć chyba. Jest tu trochę baranów. Tam jest skrzyneczka. Ha, jeszcze jeden? Może są połączone? Jak? Pytam jak? Tam jest skrzynka. Co tam jest? Znalazłeś coś, BD-1? Dobra, na razie nie będziemy z tymi baranami walczyć. Będziemy ich unikać. W pierwszej kolejności to zamierzam tutaj pozbierać wszystko, co jest. Tam były kwiaty, kurcze, na tym do kolekcji. W tym odcinku chyba najwięcej razy zginąłem, nie wiem. Tam jest skrzyneczka na górze. Dobra, trochę mu życia zjechałem. Kurwa.
kurczę. Pomóż mi! Bo ten zabity jest. Dobra, udało się. Gdzie jest ten skok? Tu było nic, nie mogę chodzić. Ale mnie zaskoczył, nie wiedziałem, że oni mogą wchodzić na te, na skały. Dobrze, zranię tamtego, to odzyskam punkty. Chodź tu, BD-1. Bo nic innego nie widzę. No, dobrze przyszedł. Nigdy w życiu nie widziałem takiej burzy. Ta, niesamowite. Najstarsze miejsce ze śladami Zefo, jakie znaleźliśmy, mimo licznych zastrzeżeń.
Nie potrafię wyrzucić sanktuarium Bogato z mojej głowy. Wprowadzane przez nich wizje ukształtowały kulturę tej cywilizacji. Muszę zrozumieć, jak to się stało. Zastanawiało, co to jest tutaj na ziemi. A czemu to się na czerwono świeci? Może później będę mógł za pomocą mocy to zepchnąć stąd. Pytanie po co? Jestem w środku. Jest olbrzymi. A Imperium? Nigdzie ich nie widać. A co z Kordową? Nadal nie wiem, co mam znaleźć. On jest trochę... ekscentryczny? Coś o tym wiem. Ale nie wysłałby nas tu dla zabawy. Zachowaj otwarty umysł. Nie wysłałby dla zabawy. Jak takie kamienne windy instalowali. Widziałeś to? Kaktus? Czyli tutaj kule będę musiał wepchnąć.
A i zaskoczył mnie. Z tym! Pomożesz mi, BD-1? Dziękuję. Tam coś na górze jest. Zobaczmy ten zamek. To jest od wiatru zamek, więc może to będzie przesuwał czy coś. Tak, buja się. Normalnie zagadki jak w Tomb Raiderze. Tędy nie przejdę. Tędy też nie. No, nie przejdę tędy. Wazonów ale nic nie leci, nie wiem czemu. Takiego jeszcze nie widziałem. Co to jest? To może tym go zabiję. Yeah.
To nic nie zmienia. Rzucaj! Tylko jest strasznie ciężki przy tym. Skanujmy go. Strażnik grobowca. Dobra. Zużyłem ostatniego Steama przez przypadek. Niby go zabiłem, ale... Troszkę kiepsko, że się przeciwnicy wskrzeszają, jak odpocznę, tak? Nie powinno tak być.
się udało za pierwszym razem. Jak skoczę, to spadnę, tak? Tam w sumie musiałbym się dostać i tam. Dobra, spróbujemy. Jest niby tutaj z... Dobra. Miecz świetny, nie rozwiąże wszystkiego. No właśnie. Następny strażnik. To są jednak bardzo wymagający przeciwnicy. Niby mam na nich technikę, żeby ich spowalniać, ale myli mi się troszeczkę klawisz jeszcze. Jest w niewygodnym miejscu strasznie. Będę musiał go zmienić. Jesteśmy w takim miejscu, że się ten, no, że mam medytację. Tutaj jest jeden strażnik, później dalej jest kolejny strażnik.
Nie wiem, jak się otwierają za strażnikiem te wrota takie. Potem widziałem tak jakby... kulka jedną, tak? Dobra, zrobimy jeszcze jedno podejście. Tylko, że tym razem spróbuję nie zabijać tego strażnika, tak? Zadam mu tylko obrażenia, żeby odzyskać punkty doświadczenia. Za pierwszym razem tak ładnie wyszło, a później kto się wykoksuje. Staliśmy się. No nie. Tutaj najwięcej zgonów właśnie na mapie. Dobra, udało się. Thank you.
bo to był koniec wędrówki. O, bo to już był koniec. Dobra, starożytne posągi. Posągi te wyrzeźbiono z naturalnych ścian jaskiń. Przedstawiają Zeffo, trzymających sfery możliwe. Że są, możliwe, że są to te same sfery, które Zeffo wykorzystywali do zasilania swoich grobowców. Jedi nie szukają agresji, tylko z nią walczą. Moc jest po to, by nas osłaniać. Trudy na ścieżce stają się ścieżką. To, co na drodze, staje się drogą. Zatem spróbuj znów. Obserwuj kulę. Dobra. Dobrze, i znowu. Szybciej! Ukończ próbę! To, co na drodze, staje się drogą. Nowa umiejętność, pchnięcie. Przyda mi się. Udało się. A co tu jest? Rozdarty jest. Nie, dobra. Nie, pierw pójdziemy, bo jak tam spadnę i nie będę mógł wejść, to będzie lipa. Jakaś woda? Poczekaj, oko cyklonu. Przyjacielu, popatrz na detale na tej korze. Misterne żłobienia. To może być tylko drzewo roszyr z Kashika. Czas odwiedzić starego druha. Jeśli Zeffo mieli łączność z Kashikiem, mamy duże szanse, że wódz Tarful będzie o tym wiedział. Czy na Kashik się teraz będę wybierał? Wpływy Kashiku. W trakcie przemierzania Zeffo, mistrz Kordowa odkrył świątynię wzniesioną ku czci mędrca Eltrana. Jej zadanie ujawniło kolejne tajemnice starożytnej kultury, w tym fascynujące, jaką przejawiała Kashikiem, ojczystym światem Łukich. Pragnąc dowiedzieć się więcej, Kordowa udał się na Kashik, by zaczerpnąć mądrości Tarufa, wodza Łukich i starego ducha. Nie udało się.
Kiepski moment. Tylko w przypadku ataku. W sumie mógłbym go sobie darować, tak? Ale... nie wiem. Teraz zobaczmy, co to w ogóle jest. Odkryłem miejsce jakieś i nie wiem, dokąd to doprowadziło. O, tam jest kula jakaś. Nie zgubię się. Ale odkryłem, strażnik został dawno zniszczony. Co tam jest? O, coś tam było. Ale jaki jest plus? Plus jest taki, że zdobyłem skrzynkę, tak? Medytujemy.
Dostępne nowe umiejętności. Użyj holostołu na modlitwce. Dobra. O, co my tu mamy ciekawego? Dobra. Masowe spowolnienie, ulepszone spowolnienie, udoskonalone odzyskiwanie mocy, masowe pchnięcie. To się może przydać. To odrzucenie. No dobra, to się może przydać. Dobrze, myślę, że w tym momencie możemy zakończyć nasz odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału. Do zobaczenia, cześć. Hmm.